W tym filmie rozwiążemy zestaw z ćwiczeniami, które dotyczą funkcji matematycznych i statystycznych, który wysyłałam Wam jakiś czas temu w Newsletterze. Jeżeli nie dostaliście takiego maila ode mnie, to zobaczcie opis poniżej, jak można pobrać ten plik. Ten plik jest w zestawie razem z e-bookiem, gdzie te funkcje, z których będziemy dzisiaj korzystać, są bardzo dokładnie opisane. Pierwsza zakładka, licz jeżeli, ale mamy do porównania jeszcze licz warunki. Pytanie jest następujące: ile razy występuje kubek? Czyli kubek mamy policzyć tutaj w produkcie, czyli w kolumnie A. Czyli wpisujemy równa się licz jeżeli, zakres, gdzie szukamy, szukamy w kolumnie A i kogo, czego tam szukamy, szukamy kubka, wystarczy kliknąć komórkę, gdzie znajduje się ten kubek. Dwa kubki. Zgadza się, widzimy, że są dwa kubki. Ja zaznaczam całe kolumny, tak żeby po prostu było wygodniej i jeśli dopiszemy coś pod spodem, to też to będzie się aktualizować. Zobaczcie Ctrl C, Ctrl V aktualizuje się. Liczba warunki działa analogicznie. Składnia jest taka sama. Kryteria zakres 1, gdzie będziemy szukać? Tutaj, kogo czego tam szukamy? Komórka C7. Również jest 3. Dokładnie to samo. Ozerknijcie jeszcze na strukturę Dokładnie takie same argumenty. Zwracam na to uwagę, bo w suma warunków, suma jeżeli jest nieco inaczej. Kolejna zakładka: napraw błąd. Zobaczmy, wklikajmy się w tę formułę. Licz jeżeli AC7 i zlicza nam trzy kubki. Ale kubków mamy dwie sztuki. Więc co tutaj jest nie tak? Przy okazji poprzedniego zadania polecałam Wam sposób, gdzie zaznaczamy całą kolumnę. Tak, żebyśmy byli przygotowani na przyszłość, gdybyśmy coś tam jeszcze dodali. Natomiast zobaczcie, tutaj nie zawsze to będzie dobry pomysł, bo tutaj mamy taką notatkę dla pracownika. Proszę pamiętać, aby zaksiągować korektę dla produktów. I jest tutaj też kubek, więc ten kubek niepotrzebnie jest tutaj po prostu zliczony. No i w tym przypadku napraw błąd polega na tym, żeby tego zakresu się tutaj pozbyć, usuwamy i żeby tylko sobie zaznaczyć tę kolumnę, gdzie rzeczywiście te produkty są wypisane. Więc pamiętajcie, że ten sposób no, nie zawsze jest dobry, trzeba na to uważać. Ile kubków sprzedała Dorota, czyli kubki? I Dorota dwa warunki. Jeżeli mamy dwa warunki, musimy już skorzystać z funkcji LICZ warunki. Nie mamy wyboru, bo LICZ, jeżeli tylko dla jednego warunku będzie działało. Więc gdy mamy dwa warunki, korzystamy koniecznie z LICZ warunki. Kryteria zakres 1, czyli gdzie szukamy pierwszego kryterium, to będzie w kolumnie A. Kogo, czego tam szukamy? Kubka. Następnie, kryteria zakres 2, gdzie znajduje się zakres do naszego drugiego kryterium. To będzie kolumna B. Kogo, czego tam szukamy? Doroty. Tak wygląda formuła. Gotowe. Trzy kubki sprzedała Dorota. Jak to sprawdzić? Dorota, klikam na Dorotę i teraz mam autofiltr. Tutaj już na pasku narzędzi szybkiego dostępu polecam Wam dodać sobie tutaj ten autofiltr, jest bardzo wygodny. Klikamy autofiltr, następnie kubek, klik, autofiltr, tak, zgadza się. Kubek Dorota występuje dokładnie trzy razy. Ctrl Shift L, aby odfiltrować. Następna zakładka. Ile kubków w cenie różnej od 39 zł sprzedała Dorota? Tutaj również ile kubków, no to są licz warunki. I teraz ma być Dorota, kubek i cena różna od 39, czyli mamy aż trzy warunki tutaj. Równa się licz warunki. Teraz włączmy kreator, tak żeby... ćwiczyć również korzystanie z kreatora. Kryteria zakres 1, czyli Dorota na początku Dorota. Nie mamy nigdzie wpisanych tych wartości, więc po prostu należy sobie tutaj je uzupełnić. Nie ma znaczenia czy małe litery, czy duże, to będzie odczytane. Następnie kryteria zakres 2. To będzie kategoria kubki. Następnie ma być cena różna od 39 zł, czyli kolumna D. Tutaj zobaczcie, nie mam już miejsca, ale musimy zjechać w dół i ma być różne. Znak różności wygląda w ten sposób, to są znaki mniejszości i większości obok siebie i wpisujemy 39 zł. Przypominam, że gdy jesteśmy w kreatorze funkcji, nie musimy wpisywać tego w cudzysłowie, ponieważ to samo się domknie, tak jak Dorota i kubki, zobaczcie. To teraz, gdy się odklikam na przykład na D, to tutaj również się to domknęło. I wynik to 0. Sprawdźmy. Dorota Autofiltr, kubki Autofiltr zgadza się, ponieważ tutaj wszystkie kubki kosztowały 39 zł. Ale gdybyśmy wpisali na przykład 45 zł tutaj, no to wtedy już by to było policzone. Ile kubków droższych niż kwota w komórce H7 sprzedała Dorota? Odnieś się do komórki. Czyli tutaj odnosimy się do komórki po to, żeby to automatyzować, bo gdybyśmy na przykład pisali sobie jakąś inną kwotę tutaj, to cały czas te nasze wyniki aktualizowałyby się na bieżąco. Czyli to by było bardzo wygodne dla nas. Ile kubków droższych? Tutaj znowu mamy zliczającą formułę. Równa się liczba warunki. Kryteria zakres 1. To tak, na początku tutaj szukamy Doroty. I teraz już nie będę korzystać z kreatora, tak żeby wprowadzić jakąś różnorodność. I teraz wpisujemy Dorota. Natomiast Dorota musi być w cudzysłowie. Tutaj nic samo się nie domyka. Tak jak w kreatorze, niestety. Kryteria zakres 2. Mają być to kubki, czyli w kolumnie B szukamy kategorii kubki. Następnie. Ile kubków droższych niż kwota w komórce H7, czyli to ma być tak. Cena, czyli kolumna D, i teraz w kolumnie D szukamy czegoś, co jest większe niż, i to musi być w cudzysłowie, i łączymy to. Z komórką H7. Tutaj formuła zasłoniła mi tę komórkę, więc poradziłam sobie z tym w ten sposób, że po prostu wpisałam ręcznie. I teraz Enter. Wynik 0. Zobaczmy. Dorota Autofiltr, kubki Autofiltr. Zgadza się. 39 Zł. Ale jeżeli wpiszemy tutaj na przykład teraz 20, no to będą 4. Albo jeżeli byśmy tutaj wpisali 45. No to też tutaj działa. Jest to rzeczywiście droższe niż 40 zł. Tutaj mamy naprawić błąd. Wklikajmy się w formułę. O, widzimy od razu, że zakresy są przesunięte. Więc tutaj, aby liczyć coś takiego, to tutaj muszą te zakresy na równo się zaczynać. Czyli teraz powinno być już wszystko w porządku. 1 kubek dorota. Kubek 1. Zgadza się. Tutaj również napraw błąd. Tutaj również problem z zakresami, bo tutaj mamy od A8 do A11, czyli mniej komórek, tutaj więcej, więc należy na przykład tutaj zmniejszyć i teraz te zakresy zgadzają się. Jest porówno Jeden kubek. Wszystko jest w porządku.